Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Make Up After 40. Dzisiejszy filmik będzie trochę szalony, macie mnie prawie na żywo, bo jest ten sam dzień, czyli jest wtorek. Godzina jest za 7:11, a ja muszę ten filmik nagrać i zmontować tak, żeby pojawił się dzisiaj o 21:00. Także dla wszystkich tych, którzy są na czacie, specjalne buziaki dla Was. Cieszę się, że na tym czacie jest nas coraz więcej. Ja się dziwię, słuchajcie, że Wy pamiętacie, że jest wtorek, że 21, więc ja tym bardziej się staram, żeby o 21 ten filmik zawsze wpadał, czasami jest poślizg. Wybaczcie, no ale dzisiaj się postaram, żeby 21 punkt się z Wami tam widzieć. Czemu w ogóle takie szaleństwo? Dlatego, że słuchajcie, zostałam zasypana tak wielką ilością próśb o filmik z paletą Autoportret, że ja po prostu się ugięłam pod Waszym naporem. Słuchajcie, naprawdę, ja mam jeszcze do zmontowania film z pędzlami i wiem, że dwie dziewczyny czekają na ten film, bo bardzo mnie prosiły też o ten film z pędzlami, więc to wszystko jest, czeka, ja to zmontuję, obiecuję. Natomiast taka ilość, która do mnie przyszła z wiadomości prywatnych, jak Wam pokazałam Autoportret, że dostałam w paczuszce od Hani, no to chyba nigdy nie dostałam takiej ilości próśb o filmik z tą paletą właśnie. więc tak, nagrywam. Słuchajcie, jeszcze oprócz tego pytałyście się mnie, które lusterko mi się bardziej podoba, bo też pokazywałam, że przyszło razem z paletą od Hani. Słuchajcie, no i jakby to powiedzieć, obydwa są fajne, obydwa są ładne. Na czarnym mamy złotą grafikę, w ogóle grafika mi się bardzo podoba, sam pomysł jest genialny. Na białym mamy czarną grafikę, więc to jest jakby kwestia, co kto lubi. Ja, jakby to powiedzieć, jedno i drugie jest fajne. Znaczy, jeśli chodzi o kolor, to wybrałabym biały, ale z drugiej strony czarne jest bardziej praktyczne, no bo czasami, wiecie, biała rączka, o właśnie, u mnie jest nawet pomazane trochę, gdzie, nie wiem, czy to widać, podkładem miałam, ręce w podkładzie, coś tam było nie tak i już widzę, że lusterko jest do wyczyszczenia, więc to jest kwestia tego, co kto lubi, tyle. Ja sobie dzisiaj wybiorę czarne. Albo białe, tak żeby było do kontrastu. Może jednak białe. Dobra, białe. Grunt to być zdecydowanym, nie? Makijaż, ale zanim makijaż, to ja Wam pokażę, jak wygląda paleta w ogóle. Proszę bardzo, tak wygląda opakowanie. Ale co tam opakowanie? W środku to się dopiero dzieje, słuchajcie. Proszę bardzo, to są kolory. Tą paletką jeszcze nie robiłam makijażu, aczkolwiek robiłam swatche, które Wam zaraz wrzucę, zobaczycie, jak wyglądają na ręku. No dobra, mamy to, słuchajcie, zobaczcie, jak kolory wyglądają na swatchach. Po prostu te błyski, ojej, i ja tutaj dzisiaj zaszaleję w tej tonacji, słuchajcie, ja sobie dzisiaj wybrałam róże. O dziwo, róże i fiolety. Tak, ja sobie już oczywiście poza kamerą zrobiłam brwi, położyłam korektor. Do brwi użyłam Gimme Brow od Benefitu. Jako korektor poleciał, tak jak zwykle u mnie ostatnio, NYX w Born to Glow w kolorze 06 Vanilla. Zaczynam od naturalnego różu. Biorę dzisiaj pędzelek Hakuro J850. Naturalny róż nakładam na powiekę. Tutaj w załamanie powieki. I wynoszę go troszeczkę też ku górze i ku skroni. I on będzie takim cieniem bazowym dla mnie. Ładnie wchodzi, ładnie się blenduje. Teraz zmieniam sobie pędzelek na DS11, żeby jeszcze troszkę rozblendować. Mam wrażenie, że on po prostu mi lepiej blenduje. Tak już się przyzwyczaiłam do tych pędzli, słuchajcie. Na drugą stronę, na drugie oczko.
undesirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the... Ja teraz przechodzę do pędzelka od zmalowanej i Boho Beauty 202 i ten sam naturalny róż naniosę na powiekę, na dolną powiekę. Taką bazę, podstawę mam zrobioną. Teraz biorę mniejszy pędzelek Hakuro J508 i spróbuję nałożyć amarantu. I zacznę od dolnej powieki. I teraz tak, na ten kolor trzeba uważać. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest bardzo silny pigment, po drugie mocno pyli, więc najpierw lepiej malować oko, a później dopiero bawić się w nakładanie podkładu. I zobaczcie, chciałam Wam pokazać, to jest jedyny kolor, który został po swatchach. I za nic w świecie nie chcę zejść. Być może, że jak ja natłuszczę rękę, to mi później zejdzie, bo to zejdzie prędzej czy później. Natomiast jakby wszystkie kolory ładnie się zmyły, oprócz tego właśnie amarantu. Ale powiem Wam, że kolor ma obłędny. I tym samym amarantem, jeszcze idę tutaj w załamanie powieki i troszkę go będę też próbowała dać nad załamanie powieki i zblendować z tym jasnym różem. I mimo, że to jest ciemny kolor, zobaczcie, przy blendowaniu nic się z nim nie dzieje. Ok, teraz będę próbowała go troszeczkę wynieść wyżej i zblendować go z tym różem. I słuchajcie, mimo że to jest ciemny kolor, mocny pigment, to daje się go ładnie blendować. Co nie jest łatwą sprawą, zrobienie takiego koloru, który się nie rozchodzi, nie wytraca pigmentu przy blendowaniu, prawda? Takiego ciemnego. To jest jednak, no, sztuka, że tak powiem. Bo bardzo często te kolory, na przykład takie ciemne fiolety albo ciemne borda, jest wszystko ok, jak się nakłada, ale później przy blendowaniu robią się dziury i kolor się też bardzo mocno wytraca. Tutaj jest bardzo ładnie, powiem Wam, bardzo. Ładnie się połączyły te dwa kolory. Więc jestem zadowolona z tego. Teraz lecimy do drugiego oka i dokładnie robię to samo, czyli amarant idzie na powiekę dolną. I ja tym amarantem tak tylko do 2/3 na powiekę, tak? Do 2/3. I też idzie w kącik zewnętrzny i lecimy też w załamanie powieki. I zmieniam pędzelek i blendowanko. Dobra, kolejny etap to nałożenie glitter primera. Pokażę Wam, jaką ilość ja tego nakładam. To jest dosłownie tyle. I to mi starczy na dwoje oczu. Zobaczymy, czy na dwoje oczu. Nie, na jedno oko, bo jest, wybrałam dosyć duży pędzelek. To jest Sigma Concealer F75. I on mi tutaj posłuży na to, żeby przenieść ładnie ten glitter primer na powiekę. Ok. Pięknie. I
taką samą jeszcze ilość tego glitter primera. Ładujemy na drugą powiekę. To jest dosyć duża powierzchnia pędzelka, więc tego też glitter primera ciutka więcej jest. I on też ląduje na powiekę. Śmiesznie powieka reaguje na ten glitter primer, tak do góry się unosi. Dobra, innym pędzelkiem nałożę sobie, musiałam, i to będzie Hulu P34. Biorę musiałam na pędzelek i nakładam. I oczywiście przepięknie się trzyma, wszystko jest oko. Bardzo ładnie się nanosi, przenosi, jak zwał, tak zwał. Wszystko jest ok. Na drugie oko to samo. Muszę tutaj tylko zawsze wziąć powiekę, tak wiecie, bo czasami jak jest glitter primer na powiece, jak powieka jest już taka, powiedzmy, przechodzona, to czasami po prostu ona się skleja, więc ja muszę zawsze tą powiekę naciągnąć, żeby wszystkie załamania i zmarszczki jakby były poza zasięgiem glitter primera, żeby po prostu to później ładnie wyglądało, tak? Żeby na koniec nie okazało się, że mam jakąś taką, wiecie, linię niezamalowaną, sklejoną, a zdarzyło mi się tak parę razy. Ja myślę sobie, że bez glitter primera też na spokojnie można by było tym cieniem zaszaleć. Teraz biorę drugi P34, to jest pędzelek taki sam, tylko że czysty, i nakładam metalik w kącik tutaj wewnętrzny. I słuchajcie, co to jest za petarda, zobaczcie. Co to jest za petarda? Wow! I teraz będę musiała tu jakoś jakieś takie przejście zrobić, żeby to nie było tak, wiecie, żeby nie było takiego odcięcia. I to, mam wrażenie, będzie ładnie wyglądać. No, ładnie się łączą. Nawet płaskimi pędzelkami to idzie zrobić, więc wow. I to samo w drugim oku. I też wracam do tego pędzelka z musiałam. I też sobie tutaj ładnie zrobię przejście. Okej, popatrzę też do przodu, słuchajcie, żeby to wszystko ładnie wyglądało. To jest nieziemskie, po prostu jak takie cienie potrafią się nawet ze sobą blendować płaskimi pędzelkami. Nachodzi jedno na drugie i wygląda to fajnie. No, po prostu szok. Dobra, teraz wracam jeszcze, słuchajcie, do naturalnego różu. I ten naturalny róż trochę tutaj nałożę jeszcze od początku na dolną powiekę i zblenduję go troszkę z dołem. Ja to wszystko oczywiście będę czyściła, więc to nie będzie tak wyglądało. I teraz biorę kuleczkę od Hulu DS16 i biorę jeszcze na to kuleczkę metalik. I ten metalik załaduję jeszcze w kącik wewnętrzny i troszkę na dolną powiekę, troszkę. I tak jak nie lubię różu i nie lubię fioletu u siebie, tak po prostu to wygląda obłędnie. Fajnie. Wracam jeszcze do amarantu. I jeszcze chcę podkreślić sobie dół amarantem bardziej. O,
Ok, i to samo robię z drugą powieką. Chcę, żeby tego amarantu było troszkę więcej i grubiej. Jeszcze na koniec wezmę ten kolor, to jest przyciemniacz. Najciemniejszy kolor z palety. I postaram się go nałożyć w linii rzęs, żeby mi trochę tutaj te rzęski przyciemnił. Ok, myślę, że na tym etapie powinnam teraz zrobić cokolwiek z osypem, czyli wyczyścić buzię przed osypem i jak wyczyszczę, wracam do Was, robimy podkład, konturowanie i kończymy makijaż. Dobra, jestem już z powrotem i teraz nałożę sobie podkład 4-in-1 Love Your Selfie. Już znacie ten podkład, nieraz już był u mnie na kanale. Dwie pompeczki, pędzel, to jest pędzel od NYXa, pędzel taki specjalny do nakładania właśnie podkładu. No i jedziemy z tematem. To jest podkład mocno kryjący. Ja go sobie zawsze lubię doklepać gąbeczką i to jest taki, słuchajcie, podkład, jak ja gdzieś chcę, idę na dłużej i chcę, żeby makijaż ładnie wyglądał i długo się trzymał, to jest taki mój pewnik. I zobaczcie, jak pięknie on wyrównuje kolory skóry, no po prostu geniusz. Geniusz. Dobra, konturowanie, jak konturowanie to Estée Lauder Bronze Goddess 01 Light. Bierzemy pędzelek i żeby nie było, że mam tylko Danielowe pędzle, to jest Blended Czech Blush Pro 135 i ja go sobie użyję do bronzera. Bronzer sobie nałożę i tak jak Wam pokazywałam, rozkładam równo na pędzelku i teraz ładnie mi się ten bronzer przenosi. Druga stronka tak samo. I też fajnie, bo on ma lusterko, ja jednak lubię, jak mają produkty lusterka. Skończone, jeśli chodzi o róż, to poleci dzisiaj róż z konturowni. On się nazywa Perłowy Róż. I powiem Wam, że kocham go bardzo, 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 bardzo. Czekajcie, znowu się zastanawiam nad pędzlem, żeby znowu nie było, że ja tylko mam pędzle danielowe. To wezmę sobie taki H13 od Hakuro i pędzlem nałożę róż. Nie będzie dzisiaj rozświetlenia, będzie sam róż. Ten róż jest tak piękny i daje takie spektakularne glow. A w ogóle ten pędzelek, słuchajcie, Hakuro H13, nie wiem, czy jeszcze jest dostępny, bo to jest jakiś mój staruszek. To jest genialny do nakładania różu. Ja od jakiegoś czasu troszeczkę inaczej nakładam róż niż kiedyś i róż nakładając rozblendowuję go w kierunku tutaj brwi, końcówki brwi, dlatego że ładniej później to wygląda makijaż całościowo. Nie ma takiego odcięcia, że kończy się makijaż. Jest kawałek jakby dolnej powieki, pod powieką twarzy z korektorem i dopiero się zaczyna róż. To jest wszystko takie bardziej... bardziej wtedy, no nie wiem, bardziej takie całościowe, że tak powiem. I też fajnie nie podkreśla to wtedy zmarszczek, tak? Bo czasami, no zobaczcie. O, tak mi się wydaje, że to po prostu ładnie wygląda wtedy. Dobra,
To teraz może rzęsy. Na rzęsy Iconic London. Ja powiem Wam, że tyle czasu, ile ja używam ten tusz i jakby on się nie kończy. Mam wrażenie, że on cały czas jest w takiej ilości, że on się nigdy nie skończy, więc próbuję go wykończyć i nie daję rady, słuchajcie. On chyba mnie wykończy prędzej. No nic się z nim nie dzieje. Ładnie wygląda na rzęsach i kurczę, końca nie widać produktowi. Końca nie widać normalnie. Bardzo ładnie wyglądają rzęsy na nim. Znaczy on na rzęsach, sorry. Co ja gadam w ogóle? Już chyba zaczynam czuć presję czasu. Bo siedzę i siedzę. A jeszcze montaż. I zdjęcie muszę jakieś zrobić, słuchajcie. Nie ma, że to tamto. No wow, jakie ładne oko. Drugi nie, ale to. Dobra. Kolejne oko. Dobrze, że tylko mam dwoje oczu, słuchajcie. Bo jakbym miała jeszcze trzecie. I jeszcze trzecie oko malować. Jezu, a tak to tylko dwoje oczu i okej. Okay. Nie, żebym chciała mieć jedno, ale... Ale jakby było jeszcze jedno? Jezu, co to w ogóle... Co ja w ogóle wygaduję, słuchajcie? No co ja wygaduję? No i co wy na to? Ładnie jest, prawda? Tak się zastanawiam, czy doklejać rzęsy, bo rzęsy jeszcze bardziej robią makijaż wow, ale tutaj też jest ładnie, słuchajcie. Ten makijaż jest taki bogaty, nie? Oko jest bogate i wtedy jak jest takie bogate oko, to aż się prosi, żeby jeszcze te rzęsy gdzieś... No zaraz pomyślę. Na usta teraz nakładam konturówkę Glam Shopu, przepraszam, w kolorze Nude Glam. To jest tak naprawdę kolor, którego nie widać na moich ustach. Ale on ładnie konturuje, znaczy ładnie nadaje kontur ustom, więc... Ja lubię ten kolorek. Dobra. I położę na usta Pixie by Petra. To jest błyszczyk kolor Sweet Nectar. Okej, okay. Ten błyszczyk jest co prawda w takim bardziej nudziakowym kolorze niż różowym, ale myślę sobie, że oko jest takie bogate, że właśnie jakby tutaj też na ubraniu mam połączenie pomarańczu z różem, więc myślę sobie, że będzie tutaj ten błyszczyk fajnie pasował. No i cóż, nie wiem, czy te rzęsy doklejać, jak myślicie? To może dokleję, to już będzie taki wow, makijaż. No to poczekajcie chwilę, zaraz wracam i od razu już po doklejeniu robimy podsumowanie. No dobra, jestem bliżej, zobaczcie jak wyglądają te cienie. No są po prostu obłędnie bezbłędne. Naprawdę przepiękne są. No i co by nie mówić, sztuczne rzęsy zawsze podbiją efekt, robią robotę. To jest takie trochę oszustwo, ja zawsze o tym mówię, no ale jak są, no to czemu nie wykorzystać, prawda? Słuchajcie, jak zwykle podsumowanie i jak zwykle ja nie mam nic złego do powiedzenia o tej palecie. No nie mam się do czego przyczepić. Na razie co prawda użyłam 4 cienie. Te cienie, ja nawet powiem Wam, że trochę przekornie nałożyłam to, co dotknęłabym na samym końcu, czyli te róże i fiolety, ale jestem, jakby to powiedzieć, tak zachwycona efektem, że to się w głowie nie mieści, mimo że to są róże i fiolety. No wyglądają przepięknie, słuchajcie. Ten błysk musiałam i metalik, to są takie sztosy, że to jest po prostu szok. Ja o całej palecie się w tej chwili nie wypowiem, sądzę, że wszystko jest ok, ale jakby użyłam tylko 4 kolorów, tak? Jeszcze tego przyciemniacza do przyciemnienia linii rzęs, Boże, co ja jestem, nie mogę się wysłowić. W każdym razie użyłam tych 4
I powiem Wam, że tego amarantu to tak trochę się bałam, że mi się nie rozetrze, że będą dziury i że będzie to brzydko wyglądać, a wygląda po prostu obłędnie. Fajnie się blendowało z tym naturalnym różem. Musiałam, no to po prostu majstersztyl i metalik tak pięknie jakby wykończył i zapoczątkował makijaż. Że tak, podoba mi się. Nie wiem, co Wy tam widzicie i jak Wy to ocenicie, no bo jestem też ciekawa Waszego zdania. Dziewczyny się jeszcze pytały, bardzo często mi się pytały, jeżeli miałabym do wyboru autoportret i alter ego, mają kasy ograniczoną ilość, którą bym wybrała paletkę. Słuchajcie dziewczyny, jakby nie mnie o tym decydować, natomiast ja jakby bliższa mojemu sercu, co jest autoportret. Mimo że sama kupiłam alter ego, a autoportret dostałam, to bliższa memu sercu jest autoportret, dlatego że to są kolory, które ja wykorzystuję na co dzień. A alter ego, no to już jest takie, wiecie, jakby uzupełnienie. Oczywiście idealnie jakby... Tak sobie myślę, że jakbym miała takie dwie palety i tylko te dwie palety, Alter Ego i Autoportret, to chyba już by mi niczego nie brakowało, ale tak, bliższa mojemu sercu jest Autoportret zdecydowanie, więc nie wiem, czy pomogłam w tym momencie. Cóż, ja myślę sobie, że to nie będzie jedyny filmik z tą paletą, bo bardzo mnie tutaj kuszą te wszystkie pomarańcze, te brązy ciepłe. No mega, i ta szafowa, słuchajcie, to jest mat, który ma takie złote drobinki i wygląda nieziemsko. Ciekawa jestem, jak na powiece się to prezentuje. Także nie wiem, czy będziecie chciały, czy nie, ale tak czy inaczej, ja po prostu przez wzgląd na moją miłość do tych kolorów zrobię jeszcze jeden filmik tą paletą. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, mam nadzieję. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, to zasubskrybujesz i kciuki w górę, jeśli filmik się podobał. Jeśli makijaż się podobał, to napiszcie, jeśli nie, albo jeśli macie jakieś uwagi, to oczywiście komentarze są mile widziane i w tych komentarzach nie musicie mi kadzić, że pięknie i tak dalej. Jak coś jest nie tak, to bardzo proszę też powiedzieć, napisać. Ja się za to nie obrażam. Natomiast oczywiście, jeżeli macie uwagi jakieś, to bardzo proszę, żeby to było powiedziane w sposób kulturalny. Ja zawsze się staram jakby odpowiadać na każdy komentarz. Jeżeli są pod filmami jakieś komentarze, na które nie odpowiedziałam, to nie, że Was olewam, za przeproszeniem, tylko po prostu nie zauważyłam albo zbrakło mi czasu, ale myślę, że chyba nie ma, że staram się na bieżąco, jak coś wpływa, jakiś komentarz, to ja zaraz staram się na bieżąco odpowiadać. Cóż, mam nadzieję, że to doceniacie oczywiście, bo ja się naprawdę bardzo staram, żeby było wszystko ok. Tak jeszcze patrzę w podgląd i powiem Wam, że no... Dobrze jest. Fajnie też, że użyłam tego podkładu piór. Idealnie on tutaj po prostu tak, wiecie, dopełnił make-up i ja sobie teraz mogę do wieczora szaleć. Nic się tutaj nie będzie działo, bo ten podkład mam sprawdzony. Polecam, naprawdę polecam. Link macie zresztą do tych produktów, o których mówię w filmie, na dole. Cóż, mam nadzieję, że się dobrze macie, a ja już muszę kończyć ten odcinek, bo jeszcze muszę to przecież zmontować i na 21. Mam nadzieję, że zdążę, więc spotykamy się na czacie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.